Witajcie znowu na moim kanale, to znowu ja. Klient zostawił nam piękny samochód M3 E36 z silnikiem 3-litrowym i problem tutaj polega na tym, że silnik bardzo źle pracuje, gdy się rozgrzeje. I pierwsza rzecz, którą zauważyłem, jest to zły przepływomierz. Przepływomierz jest z końcówką 800, a powinien być z końcówką 806. Czyli problem jest w tym, że to jest przepływomierz z V8 z 740 E32 i ten przepływomierz odczytuje dwie sondy, a przepływomierz z M-Powera ma odczytywać jedną sondę. Wymienię przepływomierz i zobaczymy, jak silnik pracuje. Przepływomierz wymieniony, uruchamiamy auto. No i na razie pracuje bardzo dobrze, ale problem był po rozgrzaniu, więc czekamy. No jak widzicie, obrotomierz nawet nie drgnie, temperatura właściwa jest. Odwiedził nas mój kolega, bardzo dobry, z teamu. Fan czego? Wyścigu. No, ale zapomniał o jednym. No. Fan M3. A. Tak? Jak Ci się podoba ten egzemplarz? Bardzo fajny, zadbany, widać fajny. No dobrze, operacja się udała, dzwonimy do klienta i już. Wszystkiego dobrego.